Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się akcesoriami rowerowymi, a konkretnie oświetleniem. Przedstawimy Wam kilka rodzajów z różnych półek cenowych, tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie, a zaczniemy od podstawowego oświetlenia pozycyjnego. Będzie to Kelis oraz Prox. Standardowy zestaw z Kelisa został wykonany w silikonowych obudowach. Zapewnia to łatwość montażu, jeśli chodzi o zaczepienie go na kierownicę czy na sztycy. Lampki są zasilane płaskimi bateriami 20-32, które są łatwo dostępne i według producenta starczą na około 140 godzin w trybie migającym. Tak jak widać, mamy jeden z nich. Mamy też drugi, wolniejszy, oraz tryb stały, według którego do 70 godzin świecenia mamy zapewnione. Jeśli chodzi o troszkę mocniejszy zestaw, mamy tutaj z mojej lewej strony Proxa w aluminiowej obudowie. Według producenta jest tu aż 160 lumenów, ale pomimo, że ta lampa jest bardzo mocna, to jest dalej lampa pozycyjna, która nie oświetla nam drogi, tylko zaznacza naszą obecność na niej. Mamy wiele trybów do dyspozycji, od stroboskopów, przez inne migające tryby do trybów stałych, więc jest w czym wybierać. Mocowanie jest bardzo plastyczne, zapewnia to szeroka guma, którą możemy dostosować do sztycy czy kierownicy bez problemu, oraz tutaj możemy zmieniać pochylenie lampy, więc kierunek świecenia też jest do dyspozycji. W zestawie też jest fajne mocowanie do zaczepienia na przykład na szlufkę plecaka. Jest to ciekawa opcja, żeby być widocznym na drodze, jak przemieszczamy się gdzieś na przykład pieszo. Przejdziemy teraz do standardowych zestawów lamp. Będzie to przód i tył o troszkę większej mocy niż te zaprezentowane przed chwilą. Kolejny zestaw do porównania to Kelis Noble. Prosty, bateryjny zestaw lampek umieszczony w obudowach z tworzywa. Mamy całkiem mocną diodę, jednak musimy zdać sobie sprawę, że jest to prosty zestaw. On rzuci nam lekko łunę na drogę, ale nie będzie jej w stanie super oświetlić. Mamy do wyboru też kilka trybów odmigających przez różne moce zasilania. Jeśli chodzi o tył, prosta silikonowa obejma, łatwa do zamontowania na sztycy. Tak. Lampka też posiada kilka trybów, od pulsacyjnych po stałe w różnych opcjach. Zasilana jest też płaską baterią. W przypadku przodu mamy standardowe paluszki. Konkurencyjnym zestawem będzie Sigma Buster 100. Troszkę bardziej zaawansowany zestaw, gdyż jest już zasilany akumulatorowo, czyli ładujemy go ładowarką z USB. Mamy 120 lumenów, jeśli chodzi o przód. Troszeczkę mocniej świecący niż konkurencja, zdecydowanie mocniej. Jeśli chodzi o oświetlenie drogi, zdecydowanie będziemy widzieli to, co jest przed nami w nocy, nie tylko delikatną łunę. Tak? Oczywiście też posiada kilka trybów do wyboru i standardową plastikową obudowę. Obie z tych lamp, o których nie wspomniałem wcześniej, są mocowane na silikonowych obejmach z taką różnicą, że Sigmę z tej obejmy możemy zdjąć, Kelisa niestety nie, gdyż jest ona przykręcona. Natomiast jeśli chodzi o tył, klasyczna mała bombka mocowana na obejmach gumowych. Oczywiście standardowo dwie moce świecenia oraz tryb migający. Bardzo uproszczona lampka, ale dla naszego bezpieczeństwa jest wszystko, co potrzeba. Kolejnymi zestawami będą troszkę mocniejsze lampy zasilane z USB firmy Proxy Merida. Z mojej prawej widzimy Proxa, mamy 300 lumenów, jeśli chodzi o oświetlanie przodu. Daje to już nam dość solidną łunę światła, którą możemy sobie dozować w kilku wariantach mocy. W granicach do 10 godzin ciągłego świecenia na pełnym ładowaniu. Tył odrobinkę krócej, również parę fajnych trybów odmigających przez stałe. Łatwość mocowania zapewni nam bardzo duży zestaw. Od takich prostych gum, gdzie możemy sobie zatoczyć to na sztyce bez problemu, nawet do mocowania, które możemy wykorzystać do kasku za pomocą tego paska. Przód bez problemu na gumowej obejmie mocujemy na kierownicy. Łatwość wysunięcia zapewni nam bezproblemowe ładowanie na później. Po mojej lewej zestaw konkurencyjny z Meridy od tej samej mocy, czyli 300 lumenów, jednak tył będzie znacznie fajniejszą opcją w tym przypadku. Bardzo mocna panelowa dioda zapewni super widoczność i bezpieczeństwo na drodze, gdyż będziemy znacznie doświetlać sobie tył naszego roweru. Oba mocowania wyglądają w bardzo podobny sposób, są na silikonowych paskach i łatwo wysunąć lampkę do ponownego ładowania. Przed nami zostaną lampki najmocniejsze, więc przyjrzyjmy się nim za chwilę.
Przed nami dwie mocne przednie lampy od Proxa. Po mojej prawej Hamal, od którego zaczniemy. Jest to standardowa przednia lampa posiadająca jedną mocną diodę oraz klosz, który rozprasza oraz kieruje światło w dal, więc jest taki jakby dwufunkcyjny. Mamy tryb mocnego świecenia, który super doświetli nam drogę oraz tryby ograniczone, tak żeby troszkę oszczędzić baterię. Tak samo ostrzegawczy, tryb migający oraz lampa pozycyjna, którą możemy zaznaczyć swoją obecność na drodze. Lampa posiada też wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora oraz fajne gumowe mocowanie, które bez problemu dopasujemy do każdej kierownicy. Ma one też ciekawą funkcję, bo możemy obrócić go w danym kierunku, w którym chcemy, aby to świeciło. Lampa posiada akumulator o pojemności 2600 mAh, co starczy mniej więcej maksymalnie na 9 godzin pełnego świecenia, oczywiście w tych oszczędniejszych trybach. Po mojej lewej druga lampa, również w aluminiowej obudowie, tylko że znacznie mocniejsza. Tutaj mieliśmy 600 lumenów w takiej szczytowej opcji, tu mamy 900, więc mamy też, jak możemy zauważyć, dwie mocne diody. Tak? Tak samo jak w przypadku konkurencyjnej lampy, mamy kilka mocy świecenia do wyboru ciągłego światła, które super rozproszy i doświetli nam otoczenie naokoło, tak żebyśmy bezpiecznie widzieli, gdzie jedziemy. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, żeby na drodze nie używać tego najmocniejszego, żeby nie uślepiać troszkę innych użytkowników. Mamy kilka trybów ostrzegawczych, migających oraz stałe, tak jak przed chwilą widzieliśmy. Lampa posiada praktycznie dwukrotnie większy akumulator niż poprzednia, ale jednak znacznie mocniejszą moc świecenia, więc te czasy będą porównywalne, maksymalnie do 10 godzin ciągłego świecenia. Posiada dużo solidniejsze mocowanie, które jest przykręcane. Tutaj mieliśmy gumową obejmę, którą łatwo mogliśmy zastosować. Tutaj mocujemy lampę na stałe i w łatwy sposób ją później wysuwamy. Pokrótce przedstawiliśmy tylko część z naszej oferty oświetlenia. Po więcej zajrzyjcie na stronę rowerzysta.pl. Tam znajdziecie całą masę różnych akcesoriów, nie tylko oświetleniowych. Znajdziecie coś dla siebie. Do zobaczenia.